Ponad 100 kolarzy stanęło na starcie 40. już memoriału Henryka Łasaka. Start oraz meta usytuowane były co prawda w Bełchatowie, ale większość trasy wiodła przez naszą gminę. Zawodnicy mieli do pokonania 13,5-kilometrowe pętle, które zaczynały się w Grocholicach, a dalej prowadziły przez Mazury, Augustynów, Kielchinów i Zdzieszulice Górne. Sporo przyjechało ludzi, że tak powiem, kolegów, trenerów, trochę tutaj musiałem namawiać, ale myślę, że ta impreza taka, ilość startujących jest fajna. No tutaj w juniorach młodszych przed chwilą skończyli, wygrali mistrzowie olimpiady, która się zakończyła niedawno na Dolnym Śląsku, z Kalisza chłopaki i na mistrzowie olimpiady i na torze i na szosie. No myślę, że taki sympatyczny wyścig, taki jak na nasze warunki, to jest dobry. Frekwencje różnie bywało, no przede wszystkim na Wielkiej Nocy Bełchatowa w tym roku mieliśmy, jak to my mówimy, lipę i tu się też bałem, ale no już tak kolegów tutaj namawiałem i to, że no przyjechało sporo, no także pogoda już była zamówiona, wszystko i się dało namówić, bo to teraz też okres wakacyjny, dużo obozów jest, no ale no cieszy frekwencja przede wszystkim. Wśród młodzików wygrał utalentowany Cezary Bzdak z ULKS Pajęczno, który przed tym wyścigiem zwyciężył także w Mini Tour de Pologne. Wczoraj był finał Nutelli Mini Tour de Pologne. No i od początku ta trasa była ogólnie bardzo trudna, techniczna, ale od początku poszło bardzo mocne tempo. No i odjechaliśmy w 13, no i potem z finiszu okazałem się najlepszy. To było to małe Tour de Pologne. Tak, tak. No dzisiaj też był bardzo fajny wyścig. Tutaj zaraz po starcie była górka, po zakręcie w lewo. Trochę trzymało, było wiecznie, ale dałem radę. Ty jesteś młodym, bardzo perspektywicznym zawodnikiem i wygrywasz w zasadzie wszystko, co można. No, trenuję, staram się być najlepszy w tym, co robię. Powiedz mi, skąd ta miłość do kolarstwa, bo teraz jest dużo młodych chłopaków, którzy chcą zostać Rafałem Majką, ale ty zaczynałeś znacznie wcześniej, zanim były sukcesy Majki i Kwiatkowskiego. Tak, mąż mojej kuzynki, Łukasz Popiel, opowiedział mi o klubie, no i chciałem spróbować, no i zacząłem jeździć i udało się. Dzisiaj ta trasa trudna technicznie, czy nie? Technicznie nie, ale wytrzymałościowo tak. Dlaczego? No tutaj, jak już wcześniej mówiłem, wiało, były ranty, też było kilka górek, no trzeba było jechać. W młodziczkach zwyciężyła Małgorzata Dąbrowska z Atomu Dzierżoniów. W juniorkach młodszych wygrała Natalia Mierzyńska z trasy Zielona Góra, a w juniorach młodszych najszybszy był Szymon Krawczyk z KTK Kalisz, który finiszował samotnie. No zaatakowaliśmy z kolegami tutaj praktycznie od startu i udało nam się odjechać. Potem na ostatniej rundzie zaatakowałem i odjechałem od kolegów i wjechałem sam na metę. Samotny finisz, tak sobie to wszystko poukładałeś wcześniej, czy w głowie, czy raczej liczyłeś na to, że dojedzie ta czwórka do mety? No, mieliśmy takie zadanie z kolegą z klubową, żeby któryś z nas po prostu odskoczył i mi się to udało. Trudna ta trasa? No trasa była dość wymagająca. Było tam parę podjazdów. No i ostre zakręty. Tak, tak. Które bardzo hamowały. Trzeba było mocno od razu bujać. W najstarszej kategorii wiekowej, czyli wśród juniorów, wygrał Patryk Soliński z Mazowsza Grodzisk Mazowiecki. Podczas wyścigu sporo mówiono o zakończonym dzień wcześniej Tour de Pologne i wielkim sukcesie Rafała Majki. Ta atmosfera już, nawet się z ludźmi rozmawia, z tymi młodymi, no jest taka inna. No faktycznie zrobiła się Majkomania, no taka fajna dla kolarstwa, dlatego tym kolarstwo było kiedyś, tak pamiętamy, przez te inne wyścigi popularne, później tak różnie to było, się oglądało te Tour de France, no tamtego, dominowali ci. Człowiek tak sobie nie myślał o Polakach, że aż będą jechać, później jechali. No Jaskuła się kiedyś pokazał, trzeci był, a teraz wygrać etap, wygrać to. Jest to naprawdę, kto się trochę w tym siedzi i jak to się ładnie wygląda w telewizorze, ale kto się trochę zna, to naprawdę jest to wielka sprawa. 40. memoriał Henryka Łasaka już za nami. Za rok kolarze znów będą się ścigać drogami naszej gminy.